Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uprzejmie zapraszam do wysłuchania konferencji, jaką wygłosiłem niedawno w sanktuarium Matki Bożej w Giedrzwałdzie. Konferencja porusza cztery istotne wątki, ważne dla wielu współczesnych katolików w naszej ojczyźnie i nie tylko. Przedstawię króciutko te tematy. Pierwszy o klękaniu przed Panem Bogiem. Drugi temat o trudnościach wielu współczesnych środowisk kościelnych i o naszej odpowiedzi na te trudności. Trzeci temat to Chrystus Król, Chrystusowe Królowanie, Chrystusowe Królestwo. I ostatni wątek omówiony w konferencji to wykorzystanie mass mediów w dziele ewangelizacji za wzorem świętych, szczególnie za wzorem szaleńca niepokalanej świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Cztery tematy. Ufam, że posłużą także szanownym słuchaczom w Polsce i poza jej granicami do pełniejszego i odważnego przeżywania swojej wiary, także z gorliwością apostolską, abyśmy z całą odwagą podejmowali wszelkie dobre inicjatywy mające na celu szerzenie katolickiej wiary, duchowe dobro naszych bliźnich i chwałę Boga w Trójcy Jedynego. Zapraszam do wysłuchania konferencji. Szczęść Boże! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak to dobrze w pierwszą sobotę miesiąca zatrzymać się przy Panu Bogu, przy naszej Matce Niepokalanej, żeby te pierwsze minuty i godziny nowego dnia spędzić w najbardziej zaszczytny sposób, to znaczy na modlitwie. Modlitwa jest wielkim przywilejem. Czasami tak się niektórzy chlubią, że znają jakieś ważne osoby, jakieś osobistości. A tutaj robimy porównanie, jeżeli jakiś człowiek ważny
ma swoją wartość, prawda? I to jest coś dobrego, że może z nami jakieś tam osoby o szerszym oddziaływaniu pozytywnym w różnych środowiskach. To przecież nikt z ludzi nie może iść w porównanie z Panem Bogiem, którego znajomość jest najbardziej zaszczytną sprawą. I my poznajemy Pana Boga właśnie przez głęboką, szczerą, wytrwałą modlitwę. Ta refleksja, którą tutaj chciałbym zaproponować braciom i siostrom, to jest właśnie jakiegoś rodzaju pomoc, żebyśmy w tym głównym nurcie naszego życia, czyli w nurcie zaszczytnego kontaktu z Bogiem przez modlitwę, nie osłabli, nie dali się zniechęcić, nie dali się zagasić, tylko trwali z całą gorliwością. A przykład najpiękniejszy takiej wytrwałości, gorliwości daje nam Matka Najświętsza. Dzisiaj pierwsza sobota, szczególnie poświęcona jej niepokalanemu sercu. Jesteśmy w miejscu szczególnie odznaczonym obecnością naszej Królowej i przeżywamy także w Kościele nowennę do niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Otacza nas zatem piękny, wzniosły klimat maryjny. To dzisiejsze wystąpienie chciałbym zawrzeć w czterech punktach. Nie chciałbym mówić za dużo, poruszę tylko pewne aspekty. Cierpliwi i inteligentni słuchacze dopowiedzą i domyślą sobie resztę w zastosowaniu także do tych sytuacji, jakie każdy z nas przeżywa, tych pozytywnych i tych trudniejszych, które napotykamy. Cztery punkty. Pierwszy to o postawie klęczącej. Drugi o zagrożeniach współczesnych środowisk kościelnych i o naszej odpowiedzi na te zagrożenia. Trzeci punkt o królowaniu Chrystusa. I czwarty punkt o wykorzystaniu mas mediów w dziele ewangelizacji. Za przykładem wielkiego gorliwca maryjnego, świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Punkt pierwszy. Postawa klęcząca. Z wielką wdzięcznością stwierdzamy, że nasi przodkowie na polskiej ziemi zostawili nam w dziedzictwie piękne wyrazy wiary w rzeczywistą obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Takimi wyrazami wiary są m.in. architektura naszych kościołów, gdzie tabernakulum z Najświętszym Sakramentem znajduje się w centralnym miejscu. Takim znakiem są balustrady, balaski, w których wyraża się pokora, miłość, szacunek, bo to jest miejsce, gdzie klękamy przed Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. I takim wyrazem wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie są nasze wspaniałe, piękne pieśni eucharystyczne. Stare, katolickie pieśni eucharystyczne. Te pieśni są także dla nas szkołą wiary, szkołą miłości, szkołą uniżenia przed tą największą i najświętszą tajemnicą, jaką Kościół posiada. To jest Najświętszy Sakrament. Zwróćmy uwagę, że nieprzypadkowa to nazwa
sacrament. Sanctissimum sacramentum. I śpiewamy: upadnij na kolana, ludu czcią przejęty. Uwielbiaj swego Pana, święty, święty, święty. Nasz Ojciec Święty Benedykt XVI pisał w swojej ważnej pracy pod tytułem Duch Liturgii. Liturgia chrześcijańska zgina kolana przed ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury, kultury prawdy. Pokazuje nam tutaj kardynał Ratzinger, że w tej postawie klękania, poniżenia przed Bogiem mamy do czynienia z najważniejszą, fundamentalną kwestią kultury, odniesienia do Boga, właściwego odniesienia, w poczuciu swojej małości, w radosnym poczuciu wielkości i nieskończoności majestatu Bożego, przed którym pokornie klękamy. To jest szkoła katolicka. Święci klękali przed Chrystusem. Nasi przodkowie przez 1000 lat klękali, przyjmując największy dar, komunię świętą Chrystusa. Co się stało w ostatnich kilkunastu latach, kilkudziesięciu latach, że w umysłach i sercach Polaków w tym temacie nastąpił wielki bałagan? Żeśmy tak łatwo porzucili ten gest. Skąd to zamieszanie? Przecież tu jest żywy Bóg. Raz po raz daje się słyszeć takie wypowiedzi: opłatek. To jest wypowiedź ateisty. Tej białej, milczącej hostii jest żywy Bóg. Tej hostii jest Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy. Śpiewajmy sobie w domu te stare katolickie pieśni eucharystyczne. Bardzo by się przydał ten repertuar dzisiaj na otrzeźwienie Polaków, żebyśmy na nowo zaczęli z pokorą, radością i wdzięcznością klękać przed Bogiem. W tej wspomnianej pracy do liturgii kardynał Ratzinger stwierdza i przestrzega, cytuję: istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą. To już sobie możemy dopowiedzieć, jakie są te środowiska i dlaczego są one wpływowe, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą. Bądźmy pewni, że każdy, kto oducza polski katolicki naród zginania kolan przed Bogiem, jest wrogiem polskiej katolickiej kultury. Nadszedł nie
przyjacielu. Teologia katolicka poucza nas, że w Najświętszym Sakramencie Chrystus jest obecny ver realiter, substancialiter. To są określenia w języku łacińskim, które przybliżają nam, obrazują, wyrażają najpełniejszą obecność Chrystusa. Pełną. Bóg żywy, chociaż zewnętrzny, hostia milcząca, niepozorna. Ojciec Święty Benedykt XVI tak mówił, a słowa te zawarte są w jego wywiadzie zatytułowanym Światłość Świata. Przez to, że teraz proszę o przyjmowanie komunii na kolanach i udzielam jej do ust, chciałem podkreślić cześć należną realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Nie bez znaczenia jest to szczególnie przy dużych, masowych zgromadzeniach, z jakimi mamy do czynienia w Bazylice Świętego Piotra i na placu przed Bazyliką, gdzie zachodzi duże niebezpieczeństwo powierzchowności. Słyszałem, mówi papież, o ludziach, którzy chowają komunikat do torebki i zabierają go ze sobą jako pamiątkę. W tej atmosferze, którą, jak się uważa, tworzy także przyjęcie komunii, łatwo można pomyśleć, wszyscy przesuwają się do przodu, to i ja pójdę. Chcę mocno zaakcentować, że powinno być oczywiste, tu dzieje się coś szczególnego. Tutaj jest obecny ten, przed którym pada się na kolana. Uważajcie na to. To nie tylko społeczny ryt, w którym moglibyśmy wszyscy uczestniczyć, bądź też powstrzymać się od uczestnictwa. Bracia i siostry, konkludując ten wątek, powiedzmy tylko tyle. Bądźmy spokojni, zachowując ten zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej. Jesteśmy na najlepszej, zaszczytnej, królewskiej drodze wierności następcy świętego Piotra, naszemu papieżowi Benedyktowi XVI i wierności tysiącletniemu zwyczajowi na polskiej ziemi. Dopowiem jeszcze tylko to, jeśli by ktoś nie wiedział, że od 2008 roku, od uroczystości Bożego Ciała, nasz papież Benedykt XVI zdecydowanie przywrócił w Bazylice Świętego Piotra Komunię Świętą na klęczącą. Transmisje, które raz po raz możemy oglądać, transmisje z Watykanu, nie pozostawiają cienia wątpliwości na ten temat. Drugi punkt. O współczesnych zagrożeniach środowisk kościelnych i o naszej odpowiedzi na te zagrożenia. Podstawowy problem to jest, za wzorem Matki Najświętszej, całkowite otwarcie się na łaskę i na prawdę. To jest świętość. Życie w łasce i życie w prawdzie.
Zaprzeczeniem jest życie w grzechu i życie w fałszu. I to są główne problemy Kościoła i współczesnych środowisk kościelnych. Grzech i fałsz. Rzeczywistość grzechu dotyka nas wszystkich. Matka Najświętsza nas mobilizuje do szybkiego i częstego biegania do konfesjonału, nawet jeśli trzeba to co tydzień, żeby nasze serce było coraz bardziej obfitujące w łaskę Bożą. Żeby tam sobie Pan Bóg mógł spokojnie dokonywać swoich Jemu znanych dzieł, które zamierzył wobec nas. To jest wielka sprawa. Bóg chce działać i dokonywać cudów łaski w sercu każdego i każdej z nas. Więc kiedy się często dobrze spowiadam, to znaczy otwieram swoje serce na działanie Boga w moim sercu. Na działanie łaski Bożej. Wtedy rozkwita moje życie. Świętość. I drugi problem to jest błąd. O, i tutaj mamy zresztą, tak jak czytamy historię Kościoła, nie jest to problem nowy, już od początku. W listach świętego Pawła na przykład możemy znaleźć pewne wątki, które pokazują, że już w tych pierwszych wspólnotach chrześcijańskich był problem tak zwanych fałszywych nauczycieli, którzy wykrzywiali Bożą prawdę, zmieniali. No i te Boże owce były potem jakoś zdezorientowane, zagubione. Takie Boże owieczki rozproszone, bo jeżeli jest rzucane zabłony, zatrute ziarno fałszywej nauki, to owce się rozpraszają, niepokoją się. Coś tutaj nie tak, to nie jest to ziarno Boże, zdrowe. Jakieś zmutowane ziarno. Kardynał Ratzinger w swoim znakomitym wywiadzie zatytułowanym w języku polskim Raport o stanie wiary, to jest jeszcze pierwsza połowa lat 80. XX wieku, to przestrzega, żebyśmy w naszym przeżywaniu wiary nie popadli tylko w skierowanie uwagi na to, żeby poprawnie, dobrze według Ewangelii działać. Ortopraksja. To jest ważne. Mamy przez czyny nasze wyrażać naszą wiarę. Ale równie ważna jest ortodoksja w znaczeniu poprawności doktryny. Żeby być wiernym prawowitej, objawionej przez Boga katolickiej doktrynie, nauce. I tutaj dotykamy też problemu tradycji. Bracia i siostry, ten temat przerabiajmy sobie gruntownie. W rozumieniu teologii katolickiej tradycja pisana wielką literą ma ściśle określone znaczenie teologiczne. Tu nie chodzi o jakiekolwiek szacowne zwyczaje ludzkiego ustanowienia. Tylko dotykamy samych źródeł objawienia Bożego. To najprościej. Bóg objawia się i objawia swoją prawdę przez Pismo Święte i przez tradycję pisaną wielką literą. Kto zatem negowałby jeden z tych elementów, albo Pismo Święte, albo tradycję, nie jest katolikiem.
zdradza Boga, wykoślawia Kościół, wyprowadza Kościół na manowce. Zobaczmy, jaka odpowiedzialność, jaka wielka sprawa. Oj, nie dajmy się ogłupić tym ludziom, którzy w różnych środowiskach tak sączą taki jad pogardy dla tradycji. To są burzyciele Kościoła. To są wrogowie naszej katolickiej, czyli jedynie prawdziwej, objawionej przez Boga wiary. Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów. Prawda Boża pozostaje niezmienna. I tak jak rzesze świętych przez 2000 lat zrealizowało swoje życie w pełni, zachowując wierność łasce i prawdzie, tak i my możemy spokojnie za wzorem tej rzeszy świętych opierać swoje życie na tym fundamencie pewnym. Łaska i prawda. Zasygnalizuję tylko niektóre trudności, które napotykamy dzisiaj w różnych środowiskach. Jest na przykład problem nonszalancji i pogardy wobec tradycji. Jest problem stawiania ludzkich przepisów i ludzkich ustaleń ponad prawdę objawioną przez Boga. Jest problem lekceważenia, dyskryminowania, pogardy, agresji wobec katolików, świeckich, osób konsekrowanych i duchownych, którzy trzymają się prostej linii tradycji. Jest problem zarzutów, które się wytacza wobec tych ludzi, że wprowadzają zamieszanie, że są nieposłuszni, że są buntownikami w Kościele, że rozbijają jedność. Na przykład wtedy, kiedy chcą z pokorą klękać przed Bogiem. Jest problem bardzo subtelny, trzeba to dobrze rozeznawać, kiedy mamy z tym do czynienia, ale istnieje ten problem nadużywania posłuszeństwa do destrukcyjnych celów. Jest problem ignorowania 2000 lat misji Kościoła. Kościół nie istnieje od 40 lat. Jakie wspaniałe wyrazy wiary, miłości, pokory, życia spełnionego. Jaka rzesza świętych, doktorów Kościoła, wybitnych pasterzy, męczenników, wyznawców, dziewic. Życie spełnione w łasce i prawdzie. Skarby liturgii wglądamy w 2000 lat historii rozwoju święty katolicki liturgii Kościoła. Jeśli mamy do wyboru mszę świętą posoborową i mszę świętą w rycie klasycznym, to nawet przez chwilę nie zastanawiajmy się, którą wybrać. Tęgie głowy przeprowadzały teologiczne analizy kardynałowie na temat teologicznych wymiarów
wytwórni tak zwanej trydenckiej, która wiernie wyraża świętość, majestat Boga, teologię ofiary, uczy pokory, szacunku i uniżenia wobec wielkiej tajemnicy, która dokonuje się na ołtarzu. Bracia i siostry, przy okazji chcę was prosić, jeżeli spotykacie ludzi z różnych środowisk, a powiem wprost, także z Bractwa Świętego Piusa X, nie bądźcie agresywni wobec nich. Bo może to z perspektywy kilkudziesięciu lat już można powiedzieć w Kościele, że może dzięki nim ocalały skarby tradycji w liturgii. I może dzięki nim nasz Ojciec Święty Benedykt XVI w 2007 roku wydał dekret motu proprio Summorum Pontificum 7 lipca 2007 roku, który umożliwia każdemu kapłanowi bez żadnych pozwoleń odprawianie mszy trydenckiej i który otwiera szerokie możliwości wszystkim wiernym uczestnictwa w takiej mszy świętej. Hasłowo zakończę ten wątek. Mamy do czynienia jeszcze na przykład z przedstawianiem w podejrzanym świetle jako szkodliwych inicjatyw ewidentnie dobrych i duchowo owocnych i pożytecznych. Mamy do czynienia z zagadkowym wygaszaniem szlachetnych inicjatyw. Czasami ktoś tak obrazowo mówi, jakby kij w szprychy ktoś wpychał. Uważajmy, mamy dzisiaj do czynienia szczególnie z takimi tendencjami, żeby gasić, przydeptać butem, zdominować piękne inicjatywy polskiej kultury i katolickiej, niezmutowanej wiary. Bardzo uważajmy na te tendencje, żeby się nie dać przygnieść butem dominacji i pogardy. Trzeba, żeby nasza polska kultura tu u nas, bo jesteśmy u siebie, rozkwitała dzisiaj. Wszelkie dobro, które możemy czynić, czyńmy wytrwale, bo to jest nasze zadanie. Tutaj jesteśmy u siebie i tutaj Pan Bóg oczekuje od nas pięknych, odważnych działań i pięknych owoców wierności polskiej kulturze i wierności katolickiej, niezmutowanej wierze. I jeszcze jeden problem, to niespójność słów i czynów. Tylko zobrazuję na przykład. Ktoś mówi tak, jesteśmy zawsze z papieżem Benedyktem XVI. Benedykt XVI, Benedykt XVI, Benedykt XVI, brawo. To są słowa. A w praktyce? Lekceważenie skarb papieskich w najświętszej sprawie Kościoła w liturgii. Krzyż w centralnym miejscu ołtarza, komunia święta w postawie klęczącej, szeroki dostęp do najdoskonalszego aktu kultu, jakim jest msza święta trydencka. To są dzisiaj kryteria jedności z następcą świętego Piotra
w najświętszych sprawach liturgii. Zadania dla nas, jakie płyną z tych spostrzeżeń, to spokojnie kontynuować to, co dobre, starać się żyć w łasce Bożej, często biegajmy do spowiedzi, żeby nasze serce rozkwitało łaską i trzymajmy się zdrowej, katolickiej, niezmutowanej doktryny prawdy Bożej, objawionej w Piśmie Świętym i tradycji. I odważnie rozwijajmy katolicką i polską kulturę, poczynając od wierności postawie klęczącej w tym najświętszym momencie przyjmowania naszego Pana Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej do serca. Punkt trzeci. O królowaniu Chrystusa. Czy Chrystus Król może być zagrożeniem dla człowieka? Czy Chrystus Król może być zagrożeniem dla doczesnej władzy? Pan Jezus mówił o sobie: jestem królem. W czasach pomieszania powszechnego nieodzowną jest rzeczą trzymać się mocno krystalicznej, katolickiej, niezmutowanej doktryny. Sięgnijmy zatem do fundamentalnego dokumentu Kościoła na temat Chrystusa Króla, na temat Chrystusowego Królowania, na temat Chrystusowego Królestwa. W 1925 roku, w obliczu antychrześcijańskich nastrojów w wielu częściach świata, papież Pius XI ustanowił uroczystość Chrystusa Króla. W tych tematach nie powiem nic nowego. Mamy dzisiaj do czynienia, szczególnie może w Polsce, z wielością interpretacji, by nie powiedzieć wprost, z chaosem. Encyklika Piusa XI, zatytułowana Quas Primas, z 11 grudnia 1925 roku, to najwyższy dostępny stopień nauczania Kościoła na temat Chrystusa Króla, Chrystusowego Królowania i Chrystusowego Królestwa. Najbardziej autorytatywny dokument, a zatem najbardziej wiążący Kościół na ten temat nie wypowiedział się pełniej. Nikt nie wniósł się ponad papieża Piusa XI. To jest najjaśniejsze magisterium porządkujące chaos także dzisiaj. Chcę podzielić się dobrą wiadomością. Otóż w ostatnich tygodniach zrealizowaliśmy bardzo konkretną inicjatywę. Jeszcze kilka dni przed uroczystością Chrystusa Króla skontaktowaliśmy się z panią Haliną Albonarską, proponując jej nagranie tej encykliki. Zgoda przyszła natychmiast. Encyklika została nagrana, jest już dostępna w internecie. Bardzo zachęcam do odsłuchania. Może pierwszy raz ta encyklika Piusa XI została nagrana w formie audio do odsłuchania. Z wysokim prawdopodobieństwem możemy to powiedzieć,
to nagranie i treść tej encykliki umocniło wielu Polaków na drodze szlachetnych starań, żeby królowanie Chrystusa mogło być przyjęte i rozkwitać na polskiej ziemi. Czy mamy się bać Chrystusa Króla? Czy mamy się bać Chrystusowego królowania? Ojciec Święty Pius XI pokazuje tam różne aspekty królowania Chrystusa, a mówi m.in. o ważności królowania Chrystusa w sercach naszych. Królestwo Jego jest duchowe przede wszystkim, ale także o królowaniu Chrystusa w sferze publicznej i państwowej. To proste. Wszyscy rządziciele tego świata, wszystkie prawowicie ustanowione władze w Polsce i w różnych państwach będą zdawały sprawę przed tym, do którego należy wszelka władza w niebie i na ziemi. Chcą czy nie chcą, staną przed majestatem króla, aby zdać sprawę ze swoich rządów. Bracia i siostry, to jest obiektywna prawda. To może taka dygresja, czasami tak może w kontekście takich różnych zapędów ekumenicznych, tak byśmy może tak stanęli, że nasza opinia jest katolików taka, a wy macie inną opinię, to ją też szanujemy, a tamta opinia też jest tą taką. Każdy ma swoją przecież opinię, każdy ma swoją prawdę, trzeba szanować różne religie i to jest prawda, i tamto prawda, i tamto prawda. I w końcu ktoś pyta, a gdzie jest ta prawda? Przecież Chrystus założył jeden Kościół. I tylko Chrystus jest prawdą. I to, że my uznajemy Chrystusa jako Króla, to nie jest tylko nasza katolicka opinia prywatna, partykularna. Taki jest obiektywny stan rzeczy. Chrystus jest Królem i Jego Królestwo rozciąga się na cały świat. Cały Wszechświat, cały Uniwersum jest Bogiem. Nabywajmy takiej odwagi, bracia i siostry, bo jest duże niebezpieczeństwo, że się pogubimy w tych ekumenicznych zapędach. Tu jest prawda, którą Kościół, jeśli głosi niezmutowaną doktrynę Chrystusową, przekazuje nam dla naszego zbudowania, umocnienia, ukierunkowania naszego życia, dla uświęcenia naszych serc. Trzymajmy zatem Chrystusowe sztandary wysoko. To zaszczyt należeć do Chrystusowego Królestwa. Kilkoma fragmentami z encykliki Piusa XI, Quas Primas z 11 grudnia 1925 roku. Pisał papież: nawałnica zła nie tylko dlatego nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo z własnych obyczajów i życia prywatnego, rodzinnego i publicznego, lecz także i w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja stałego pokoju między narodami, dopóki takie jednostki jak państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy naszego. Błądziłby zresztą bardzo ten, kto by odmawiał Chrystusowi, człowiekowi, władzy nad jakimikolwiek sprawami doczesnymi,
kiedy On od Ojca otrzymał nieograniczone prawo nad stworzeniem, tak iż wszystko poddane jest Jego woli. On sam jest sprawcą pomyślności i prawdziwej szczęśliwości, tak dla pojedynczych obywateli, jak dla państwa. Nie skądinąd bowiem szczęście dla państwa, a skądinąd dla człowieka, ponieważ państwo to nic innego, jak zgodny zespół ludzi. Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać Królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny. Przeto gdyby kiedy ludzie uznali tak w życiu prywatnym, jak i publicznym królewską władzę Chrystusa, wówczas musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy społeczne niewypowiedziane dobrodziejstwa, jak sprawiedliwa wolność, ład i uspokojenie, zgoda i pokój. Wielką żywimy nadzieję, że święto Chrystusa Króla, odtąd corocznie obchodzone, rychło sprowadzi z powrotem społeczeństwo do najukochańszego Zbawcy. Oczywiście byłoby to rzeczą katolików przygotować i przyspieszyć pracą swą i działalnością ten powrót. Jednakowoż wielu z nich zna się ani nie zajmują w życiu społecznym stanowiska, ani nie mają tej powagi, co przystoi tym, którzy niosą pochodnie wiary. Może to niekorzystne położenie należy przypisać opieszałości lub bojaźliwości dobrych, którzy wstrzymują się od walki lub zbyt miękko się sprzeciwiają, skutkiem czego wrogowie Kościoła nabierają większej zuchwałości i odwagi. A to gdyby wszyscy wierni zrozumieli, że mają obowiązek pod sztandarami Chrystusa Króla odważnie i wciąż walczyć, wtedy by z apostolską gorliwością starali się pojednać z Bogiem zabłąkanych i nieoświeconych, i aby prawa Boże były nienaruszone. Z całą słusznością można by powiedzieć, iż lud chrześcijański, jakby poruszony natchnieniem boskim, tego Jezusa, którego niegodziwi ludzie, gdy przyszedł do swoich, nie chcieli przyjąć, pragnie wyprowadzić z zacisza świętych przybytków, jak gdyby z ukrycia, i wiodąc go w triumfalnym pochodzie po ulicach miast, pragnie mu przywrócić wszystkie prawa królewskie. I jeszcze jeden fragment. Doroczne zaś obchodzenie tego święta napomni także państwa, że tak jednostki, jak i władze, i rządzący mają obowiązek czcić publicznie Chrystusa i Jego słuchać. Przywiedzi im bowiem na myśl sąd ostateczny, na którym Chrystus, nie tylko usunięty z życia publicznego, lecz także przez wzgardę zlekceważony i zapoznany, bardzo surowo pomści tak wielkie zniewagi, ponieważ godność Jego Królestwa tego się domaga, aby wszystkie państwa tak w wydawaniu praw i w wymierzaniu sprawiedliwości, jak też w wychowaniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów zastosowały się do przykazań Bożych i zasad chrześcijańskich. Bracia i siostry, oto autentyczna myśl Kościoła, mens ecclesiae, na temat Chrystusa Króla, na temat Chrystusowego Królowania, na temat Chrystusowego Królestwa. Czytajmy ten dokument. Przypomnę, papież Pius XI, encyklika Quas Primas z
z 11 grudnia 1925 roku. Słuchajmy tych tekstów, czytajmy słowa i przekazujmy innym szeroko i odważnie, aby na polskiej ziemi wzrastała znajomość Chrystusa Króla i następował coraz intensywny, odważny proces przyjmowania bez obawy Chrystusowego Królowania na naszej ziemi. I ostatni punkt, króciutko, bo chyba już czas dobiega końca, o mass mediach. Bracia i siostry, tylko jedna zachęta. Był taki święty, wspaniały święty, wielki święty, wymagający święty, maryjny święty, święty Maksymilian Maria Kolbe. Tak oni mówili w połatanym habicie, ale tak samotny, nowoczesny. O co tutaj chodzi? To są cechy świętości bardzo aktualne dzisiaj. My nie musimy być bardzo zamożni osobiście, ale musimy dzisiaj być bardzo hojni w dziele ewangelizacji. I w tym dziele ewangelizacji wykorzystywać najnowocześniejsze i najlepsze środki techniczne, medialne, żeby to słowo Ewangelii było przekazywane jak najpiękniej, jak najskuteczniej, żeby docierało do każdego ludzkiego serca. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że może czasem jakieś jedno nasze wystąpienie w jakiejś rozgłośni radiowej, napisanie jakiegoś artykułu, założenie strony internetowej może pomogło choćby jednej duszy odnaleźć drogę do Pana Boga. Tak musimy to widzieć. Mi się bardzo podoba taka modlitwa apostolska. Jeżeli miałoby to posłużyć zbawieniu choćby jednej duszy, to chciałbym być znany na całym świecie. A taką możliwość docierania do całego świata dają nam współczesne media. Jeżeli ktoś się boi, lęka internetu, to niech się szybciutko nawróci. My dzisiaj musimy korzystać z internetu, dopóki jest możliwe wykorzystanie go w sposób taki nieocenzurowany. Zakładamy strony internetowe, wymieniamy się wzajemnie, polecamy sobie jakiś dobry artykuł, już przesyłam pocztą elektroniczną do moich znajomych, do 50. Tych 50 posyła do następnych 50 i już dobre treści się rozchodzą. To jest dzisiaj droga ewangelizacji. Ludzie z internetu korzystają, więc mamy możliwość dotarcia do wielkiej liczby osób z posłaniem dobrej nowiny, Ewangelii, słowa prawdy. Bardzo zachęcam, żebyśmy w tych kategoriach patrzyli na te nowe wynalazki techniczne. Pan nam daje w rękę narzędzie. Bierz i korzystaj. Popatrzmy na historię. Kiedy Gutenberg wynalazł czcionkę, Kościół zaraz wykorzystał. Od razu drukowano Biblię. No to właśnie o to chodzi. Żebyśmy potrafili z wdzięcznością dostrzec, co Pan Bóg daje nam w ręce i wykorzystać to. Tylko dobrze. A jest to możliwe. Jeśli Pan Bóg pozwoli, a różne wpływowe czynniki, które blokują dzisiaj pewien ważny film,
jeśli te blokady zostaną przezwyciężone, to niedługo wejdzie na ekrany kin polskich ważny film pod tytułem Christiana. To jest film zrealizowany na temat wpływów masonerii w latach 20. w Meksyku. Zamykano kościoły, zabijano katolików, zabijano kapłanów, na przykład za odprawienie mszy świętej. Naród zorganizował powstanie. Piękne świadectwa wierności Chrystusowi. I zobaczycie tam niespełna 15-letniego chłopca, José Sánchez del Río, który dochował wierności Chrystusowi w sposób przepiękny, pośród tortur, cierpień, męczeństwa. Ten film jest już dostępny w internecie. Ktoś pięknie przygotował polskie napisy. Mamy nadzieję, że po nowym roku pojawi się w kinach. Tu przy okazji dajemy sobie do myślenia. Filmy, które są realizowane, wchodzą bez problemu do kin, na ogół. A ten film o przesłaniu katolickim, jednoznacznie katolickim, w całym świecie napotyka niezrozumiałe bariery, żeby przedostać się do sal kinowych. No to sobie możemy dopowiedzieć, w czyich rękach są te wszystkie wielkie struktury medialne powszechne. Ostatnia informacja. Chcę powiedzieć jeszcze o pewnej książce. Robię tutaj reklamę treści. Tu nie chodzi o autora. Książka, która jest zatytułowana Uniżenie przed Bogiem. Centralną kwestią kultury. Bardzo zachęcam do lektury tej książki. I bardzo zachęcam, żebyśmy tę książkę rozrzucili po całej Polsce i za granicą do Polaków, gdziekolwiek. To jest książka, która jest darem dla Polski i dla Polaków, ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI rok wiary. Najkrócej można powiedzieć, że jest to apologia, czyli obrona postawy klęczącej przed Bogiem, zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Przyda się ona zwłaszcza tym, którzy z racji tego, że klękają do Komunii Świętej, są na różne sposoby dyskryminowani i bici. Ta książka ich wzmocni. Książkę można nabyć u pana Waldemara. Ja też będę do dyspozycji zaraz po tej konferencji, tam przy wejściu do domu pielgrzyma. Mogę także ewentualnie komuś podpisać, jeżeli ktoś by sobie życzył, ale przede wszystkim zachęcam do lektury. Spokojnej, wnikliwej lektury. To jest książka oparta na nauce Benedykta XVI i wierności naszej tysiącletniej tradycji zwyczajowej naszego klękania przed Bogiem. Jeszcze raz powtórzę tytuł. Uniżenie przed Bogiem. Centralną kwestią kultury. I jeszcze, żeby zakończyć ten wątek mediów i ten w ogóle już zakończę, na dzisiaj czas kończyć. Tutaj tuż przed spisem treści, na końcu, przed spisem treści na tej sąsiedniej stronie mamy adres strony internetowej. To jest strona bezpieczna, katolicka. Warto z niej korzystać i polecać ją innym.
Dziękuję za cierpliwość. Dziękuję Panu Waldemarowi za zaproszenie. To radość dzielić się słowem prawdy. I tak jak święty Paweł pisał w jednym ze swoich listów, mogliśmy dzisiaj, tak mam nadzieję, pokrzepić się nawzajem swoją wiarą. Ja waszą, a wy moją. A wszystko jest darem Boga i za wszystko Bogu niech będą. Wieki wieków. Amen. Oh.